W związku z tym, zanim przejdziemy do punktu trzeciego, to jest projekt uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 rok. Chciałbym Państwa poinformować, że do tego projektu uchwały został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Zanim przejdziemy do projektu uchwały, poznam ten wniosek pod głosowanie. Nie wiem, czy w sprawie tego wniosku ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. Projekt uchwały został przygotowany przez zarząd. Jakby u jego podstaw legły takie dwa zdarzenia, dwa fakty. Pierwsze z nich jest związane z tym, że otrzymaliśmy taką dyspozycję z Urzędu Miasta Krakowa, aby środki finansowe związane z gospodarowaniem odpadami, czyli tak naprawdę z wywozem śmieci, przerzucić do specjalnego paragrafu, który powinien być utworzony, czyli paragrafu 4520. Do tego zostaliśmy zobligowani i zarząd proponuje utworzenie tego paragrafu w planie finansowym i przesunięcie tej kwoty związanej z wywozem śmieci. Natomiast ten ustęp drugi związany jest z tym, iż podczas wakacji niestety zepsuły się w sposób taki definitywny dwa komputery tutaj funkcjonujące w Radzie Dzielnicy. I w związku z tym zachodzi potrzeba przesunięcia dodatkowych środków przynajmniej na zakup jednego i taki generalny remont drugiego z komputerów. Na tym paragrafie zakup materiałów jest już kwota powyżej 2000 zł. Także według tutaj obliczeń pani Karoliny przesunięcie kwoty 3170 zł. No tak jak wspomniałem, pozwoli na zakup jednego nowego komputera i najprawdopodobniej na jakiś taki generalny remont drugiego. No jest to sytuacja dość silna, która podczas wakacji wynikła. W związku z tym zarząd prosi o podjęcie stosownej uchwały. Otwieram dyskusję, tylko jestem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan Przewodniczący Sarnecki. Chciałem to dopytać, jeżeli chodzi o ten pierwszy punkt, jeżeli chodzi o dopłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. To rozumiem, to jest zakup śmieci, tak? Znaczy zakup odbioru śmieci, tak? To tak jak Panu wspomniałem, no, do nas miasto zwróciło się z, znaczy nie tylko do nas, ale do wszystkich dzielnic i innych jednostek miejskich, aby w planach finansowych utworzyć taki specjalny paragraf 4520, na który mają być, krótko mówiąc, przerzucone środki związane z gospodarowaniem odpadami. Szczerze mówiąc, nie wiem, czym to jest dokładnie uzasadnione, natomiast do tego zostaliśmy zobligowani. No, z pewnej ogólnej miejskiej polityki finansowej przypuszczam, że to wynika. No dobrze, tylko mam pytanie o tą kwotę 830 zł. Jeszcze raz zapytam, czy to 830 zł to jest na zakup usługi oddawania śmieci na jaki okres? To jest na rok, czy na pozostałe parę miesięcy? No to ja nie rozumiem. Czy to jest na miesiąc? To jest od lipca do końca roku. Tak jak mówiliśmy na poprzedniej sesji, przenosiliśmy na paragraf 4300, tylko że w międzyczasie się rozumieją paragraf, musimy przenieść te środki jeszcze raz i tam jest około 140 zł miesięcznie. To chciałem jeszcze dopytać. I nic się nie dało tą kwotą zrobić? Nic się nie da z tą kwotą zrobić. Wszystkie dzielnice płacą tak samo, mniej więcej. Może dobrze, że będzie prawdziwa, ale ja nie zechcę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w sprawie tego projektu chciałby zabrać głos.
Rozumiem, że nikt... Tak, pan przewodniczący, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bo ja w tym stopniu drugiego, kiedy zrobiłam komputera, ja myślę, że to nie widzę komputera, że to ja tak mam, że nie tylko komputera, ale programowanie. Podejrzewam, że ten sektor, co się zepsuło, to było oprogramowanie całej mowy, a ono na to decyduje, że jeżeli nie radzę z komputerem. To jest wliczone, tak? Tak, bardzo tak, się cieszę. Dziękuję. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 7513 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została przyjęta.